Cześć, jak zwykle Michał z portalu Władek.pl. Dzisiaj porozmawiamy sobie o drgających szczytówkach. Koło mnie Mirek Gola, no jeden z tych naszych zawodników, który no najdłużej jest w reprezentacji Władek Team, najdłużej się trzyma w tej pierwszej trójce. Mirek, ty oczywiście używasz te drgające szczytówki, które tutaj zresztą dzierżysz w dłoni. Powiedz czemu? Pokazują bardzo dobrze branie. Czerwona jest delikatniejsza, zielona mocniejsza. Ale to są jakieś konkretna firma jest, tak? Która tak, to produkuje? To jest firmy Degi. Komplet takich szczytówek kosztuje 90 zł. Do kompletu dostaje się końcówkę na wędkę. No, taka niepozorna przelotka, ale zauważyłem, że część wędkarzy po prostu tego nie wymienia. Mają te oryginalne i mają sobie tam doklejone jakieś dziwne patenty? Czemu? Tak, wędkarze nie wymieniają przelotek, gdyż wędka wtedy traci, czy jak się złamie, na gwarancji. Traci wtedy swoją gwarancję i po prostu można sobie dokleić rurkę taką, którą ja tutaj zrobiłem. Jest to rurka tam powiedzmy 4-5 cm i wtedy można sobie, sobie włożyć. O, zaczepiamy żyłkę za końcówkę i... I mamy żyłkę, wędkę w całości. Dobra, i teraz tak, no ja rozumiem, że przy w zarzucaniu zestawu to nie możesz mieć tej szczytówki, czyli ją wyciągasz? Nie, to się na czas zarzucania się ściąga, zarzuca. Przy zarzuceniu zestaw leży daleko, leży w wodzie, wyciągamy wędkę, zakładamy szczytówkę. I tyle. Warto też powiedzieć, że one są tak zbudowane, żeby tutaj na końcu nie mamy takiej typowej przelotki, tylko taki haczyk, no bo tak zaczepiamy niejako tą naszą żyłeczkę. Słuchaj, dobra, ale powiedz tak, przy łowieniu jakich ryb najbardziej się sprawdza właśnie ta dodatkowa szczytówka? Flądry, dorsze, przy każdej rybie. Bo to jest trochę zabawy, jakby nie było, nie? Tak jest. Ja nawet używam przy... Czy jest fala, czy nie ma fali, też używam i widać, czy babka skubnie, czy płoteczka. Wiadomo, że fala jak jest, to one chodzą, ale widać, czy jak jakieś małe branie, czy większe, czy to zawsze ta rybka skubnie, jak skubnie, to widać skubnięcie na tych szczytach. I ile to kosztuje ta przyjemność? 90 zł trzeba liczyć, nie? Za komplet dwóch, czy jak? Za komplet dwóch z przelotką. Dobra, ale to jest komplet dwóch, czyli na jedno wędzisko, bo mówiłeś na początku, że jedno jest czerwone, drugie jakieś tam zielone, czyli tak, rozumiem, że jest miękkie i twarde. Jest większa i twarda, nie? Jak sobie porównamy, jak się sprawdza, o, tu mamy, czerwona widać, jest większa. I, ale to nie robi różnicy tam jakiejś, każdy przeważnie używa jedna na tą wędkę, jedna na tą i... Dobra, powiedz nam coś takiego jeszcze, czyli tak, jak wygląda takie branie ryby przy takiej szczytówce dodatkowej? Rozumiem, że jeżeli ryba weźmie tak zwanie wstecznie, tak, czyli nam pociągnie ten zestaw do plaży, to się ta szczytówka wyprostuje. Wyprostuje, tak, to jest coś pięknego, no. Jak ona właśnie są naciągnięte, bo jak się gdzieś, one się gdzieś tak wyginają, jak ryba skubnie, nie zauważysz nawet, patrzysz, szczytówka jest prosto, to już wiadomo, że ryba siedzi, nie? Ty tylko podchodzisz, szczytówkę zdejmujesz, zaciągasz i... Czy ten cały czas, który poświęcasz na ściągnięcie szczytówki, czy nie masz takiej spinki, że ta ryba się tam ci zepnie w tym czasie, czy co? Nie, jak dorsz czy flądra, to jak już jest wyprostowana, to normalnie trzeba wędkę ściągnąć, szczytówkę na spokojnie. Zacinamy, nawet nie trzeba czasami zacinać, nie? To już wiadomo, że ryba siedzi, nie? Przy wyprostowanej... Trzeba najpierw ściągnąć tą szczytówkę, czy można po prostu holować rybę z tą szczytówką założoną? Można ze szczytówką ściągnąć, ale nie ma co się tam spieszyć, jak na spokojnie szczytówkę ściągnąć, zacinamy i czy dorsza, czy flądrę, śmiało można odłożyć sobie i tak ta ryba tam będzie siedziała i tak, nie? Czy jakieś inne firmy też produkują te szczytówki? Nie słyszałem, nie widziałem. Wiem, że wędkarze robią samemu sobie, ze sklepów wędkarskich kupują takie jak są do wędek, cienkie haczyki. Haczyki montują, też
plecionką owijają na przykład i też można, bo też idzie w sklepach dostać takie szczytówki, nie? Do wędrów. Ten twój patent, tak jak przypomnijmy, że to jest, żeby nie stracić gwarancji na wędkę, bierzesz sobie jakąś rureczkę, owijasz plecionką i zalewasz czym? Zalewamy kropelką, jest kleje. Na sztywno, tak. Jak wędka coś się złamie, odcinamy tylko i mamy wędkę w całości, nie? No tak, bo tutaj byśmy musieli to rozbroić. Byśmy chcieli, tak, tutaj jak się rozbraja to, to trzeba nagrzać. Nagrzać zapalniczką, się wtedy wyciąga, nasuwa to i mamy takie. O! To jest do kompletu. Się nasadza. Mamy taki komplecik. Ale to może być jakiś problem, jeżeli szczytówka wędziska jest troszeczkę cieńsza, nie? Niż ta rurka. Może być, też. Niektórzy wędkarze mają cieńsze, grubsze i... Wtedy jest problem. Można lepiej rurkę sobie dopasować do szczytówki. No, nawet zwykły kołek taki, jak się wbija w ścianę, to tam jest czwórka, piątka dopasować i owijamy i gra. No, dobra, ile myślisz procent wędkarzy tego używa? Połowa? No, myślę, że połowa na pewno używa, nie? Też tak właśnie, tak jak obserwuję. Teraz mają te, wiadomo, te wędki te tam droższe, z wyższej półki, to one mają też delikatniejsze szczytówki, to inaczej u nich widać, nie? Ale ja jadę na tych, na drgających. No i prawidłowo. Także troszeczkę Was znowu wzbogaciliśmy o wiedzę, mam taką nadzieję zresztą. Zapraszamy do kolejnego odcinka, w którym powiemy Wam o świetlikach. Trzymajcie się, cześć!